Istniejące od roku 2012 gimnazjum o profilu sportowym nie będzie prowadziło już naboru. Wygaszanie tej placówki nie będzie jednak oznaczało zaprzestania procesu szkolenia najmłodszych sportowców. W miejscu gimnazjum zostanie utworzona szkoła podstawowa, która z racji specyfiki będzie prowadziła jedynie naukę w ostatnich klasach podstawówki. To oznacza, że w tym roku będzie przeprowadzony nabór, ale tylko do klasy 6 oraz 7 nowo powstałej szkoły podstawowej o profilu sportowym. Nabór będzie do klasy 6 i 7, bo zgodnie z przepisami szkolenie sportowe w takiego typu placówce odbywa się 3 lata, czyli 6, 7, 8 klasa. Przepisy przejściowe dopuszczają nabór do 7 klasy, w związku z tym, żeby nie było tej tak zwanej dziury, więc będzie nabór do 7 klasy szkoły podstawowej. Osób, które kończą teraz 6 klasę i normalnie nabór do 6 klasy. W kolejnych latach szkoła podstawowa o profilu sportowym też nie będzie prowadziła pełnego 8-letniego cyklu nauki. Wynika to ze specyfiki takiej placówki oraz wymagań, jakie muszą spełnić uczniowie, czyli przede wszystkim testów sprawnościowych. Przepisy nie zabraniają nam naboru do szkoły na każdym etapie, czyli w 6 klasie, w 7 klasie, w 8 klasie, tak jak się to dzieje nawet i teraz, że jeżeli dziecko przychodzi, jest miejsce w klasie drugiej liceum, to dyrektor ma prawo przyjąć. Oczywiście trzeba spełnić warunki, że musi nadrobić materiał, czy też uzupełnić jakieś braki w wykształceniu. Uruchomienie szkoły podstawowej w miejscu gimnazjum sportowego ograniczy, a może nawet zapobiegnie zwolnieniom kadry nauczycielskiej z tej placówki. Obecnie w gimnazjum o profilu sportowym uczy się ponad 80 dzieci.